raz ósmy wręczono leszczyńskie becikowe. Było to prawdziwe święto dla ponad 30 rodzin. Uroczysta defilada drużyn startujących w zawodach otworzyła piątą olimpiadę sportowo-obronną seniorów Seniorzy na Start. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. W środę na 52. sesji spotkają się leszczyńscy radni. Transmisja obrad na żywo na telewizjaleszno.pl od godziny 14. Retransmisja po zakończeniu sesji w programie Telewizji Leszno. Zawodniczki z klubu sportowego Karate Kyokushin mogą pochwalić się kolejnymi sukcesami zdobytymi na Mistrzostwach Europy w Kaliningradzie. Koncert Lwowiacy Leszczyniakom to sposób, w jaki członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dzielą się z mieszkańcami miłością do Lwowa. Jednym jest szkoda lata, inni witają jesień na wesoło, na rolkach. Właśnie tak było w Śmiglu. 25 listopada Robert Biedroń, prezydent Słupska, przyjedzie do Leszna w ramach akcji Policzymy się, burza mózgów z Robertem Biedroniem. 26 października do Leszna zawita komedia teatralna Prywatna klinika. Zapraszamy do konkursu, można wygrać bilety. Po raz kolejny odbędą się Leszczyńskie Dni Fantastyki. Wszystkie osoby, które na co dzień pracują z dziećmi, zaproszone są do udziału w konferencji Funkcjonowanie dziecka w szkole. Miłośników koni nie może zabraknąć podczas gminnego jarmarku w Bukowcu Górnym, który będzie połączony z wystawą koni hodowlanych.